Yonex Polish Open trwa, Yonex Polish Open w pełni. Maciek, jaki najciekawszy pojedynek dzisiaj widziałeś? Szczerze, niewiele mam czasu na to, żeby oglądać, ale wczoraj dużo się działo, bardzo ciekawy mecz Czecha Jana Lody z reprezentantem Tajpeju, więc naprawdę dużo ciekawych meczy. Bardzo dobry mecz Mateusza Świerczyńskiego z Polski przeciwko zawodnikowi z Tajlandii, więc naprawdę kiedy mam możliwość, to trochę pooglądam, natomiast ja jako organizator, te 350 osób, 42 kraje, ja muszę na tym mieć głowę. No właśnie, najważniejsze pytanie, jak idzie naszym reprezentantom, a jeszcze tutaj się zgłębiając do Częstowy, jak idzie naszym reprezentantom naszego miasta? Niestety Karolina wczoraj przegrała w eliminacjach, a dzisiaj zobaczymy jeszcze Adama Cwalinę, jeszcze nie wyszedł na kort. Natomiast reprezentantom Polski są dobre mecze i są złe. Wczoraj z eliminacji do turnieju głównego awansował Adrian Dziółko i Patryk Szymoniak. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszy turniej, do drugiej rundy awansował już Paweł Śmiłowski i Magdalena Świerczyńska. To przyjdzie do hali Polonia, może się co róż natknąć na taki widok. Jak widzimy, stan nie najlepszy. Widać, że gra jest ostra. Maciek, ile takich lotek stracimy podczas całego tego turnieju? Ile zostanie wymienionych? Da się to policzyć? Około 1800 lotek. No, duże przedsięwzięcie też, jeżeli chodzi o naszego sponsora Yonex. Bo to oni dostarczają lotki najlepszej klasy, to dzięki tym lotkom ten turniej może się odbyć. Mówisz, 1800 zostanie zniszczonych? Koszt jednej? Około 15 zł. Czyli spory wydatek. Koszty, jeżeli chodzi o badminton, największe to są właśnie lotki. Jak kibice będą mogli przyjść, to ja zapraszam serdecznie do stanowiska Yonexa, w którym również można zobaczyć, w jaki sposób są naciągane rakiety, bo to jest kolejna taka rzecz, która często nam gdzieś tutaj się psuje, strzela i naprawdę można zobaczyć, w jaki sposób to jest naprawiane. Mozaikę wielu krajów możemy tutaj zobaczyć dzisiaj w hali Polonia, dzisiaj, jutro, w niedzielę finały. Powiedz mi, jak oni czują się w Częstochowie, jak oni czują się w hali Polonia? Już zdążyli napotkać tą polską gościnność? Ja mam nadzieję, natomiast na hali, wokół hali, i tak jakby my staramy się zapewnić im jak najlepszy pobyt tutaj w Częstochowie, no i zachęcamy do tego, żeby wrócili do Częstochowy w przyszłorocznych edycjach, jeżeli one będą w Częstochowie. Mamy nadzieję, że będą w Częstochowie. Kto jeszcze się nie wybrał na Yonex Polish Open, zapraszamy do hali Polonia, bo te emocje będą tutaj rosły z każdym dniem. Jutro ich jeszcze więcej, a w niedzielę od 10:00 finały. Dokładnie, ja serdecznie zapraszam i bardzo chciałbym podziękować z tego miejsca wszystkim wolontariuszom, wszystkim osobom z ekipy technicznej, wszystkim sędziom i wszystkim kibicom, którzy już do nas przyszli i nas odwiedzili. Zapraszamy na Yonex Polish Open.